Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony, jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny materiał z naszej serii Zagrajmy w Umierające Światło 2, pozostań człowiekiem. Dzisiaj kontynuujemy dalej fabułę, idziemy włączyć podstację elektryczną, co zleciła nam nie tak dawno Lawan. Znajdujemy się już w Central Loop i generalnie widzę, że tu sporo aktywności. Mamy tutaj obóz bandytów. To już mi się pierwsze rzuciło w oczy. Jak się używało tej pod Z chyba? Dokładnie. Pod Z się używało tej paralotni. To co widzicie po prawej stronie, to jest jakiś event sezonowy. Ta paralotnia mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Więc sobie pokorzystamy z tego i sobie polecimy, nie? Co będziemy latać? Tu już widzę... O, tu wylądujemy. Widzę już te kolejne znaki zapytania. No tu będzie tego sporo. To jest ta... Takie paralotnie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście, Aiden. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to używki. Ale może kiedyś. Kurde, ja nie chciałem atakować tego obozu bandytów. A nie, to jest po prostu wydarzenie. Łoż, szlak. Opary chemiczne. Matko bosko, co tu się dzieje? Szybko, dawaj mi apteczkę wojskową. No ile was tu? Zwariowaliście, chłopaki. No tak, podpalenie na razie nie możemy użyć. Kurde. Jezus Maria, dobra. Spierdzielamy w te pędy. To jest jakaś masakra. Łoż. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobra, pierwsze co... Apteczka, Jezu, czemu tyle się dzieje w tych materiałach moich ostatnio? Tak spokojnie, dobrze gra się układała, a tu co chwilę ja muszę uciekać normalnie. Dobra, zróbmy sobie ze 4 apteczki. W ogóle miałem przetestować ten łuk, który ostatnio dostaliśmy. Jak się z tego strzela? Okej, no takie se, szczerze mówiąc. Ale przynajmniej mamy teraz jak wabić przeciwników. Dobra, wchodzimy w takim razie. Tu sobie bym chciał zmienić na noże. Zostaniemy na razie przy apteczkach wojskowych. I wejdźmy już z tej podstacji. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Wiem, słyszę. Ej, ty! Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa! Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy! A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania i tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je
włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. A co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. No to na pewno. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Pajace! Mundura! Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłoniecie! Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Espetkie ciuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Brać ich! Ładne podpalenie. Oj kurde, będzie im brakowało tej broni. Pora cię załatwić. Co pora mnie, kolego? Co to mówi? Mówiłeś w ogóle? A, bo tu jeszcze jeden jest. Wyjazd z baru. Kurde, no nie. Nie mam czasu się z tym pierdolić. Dobra, i co my teraz możemy zrobić? Musimy tu wejść jakoś do góry. Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Znam cię na wylot. Tak! Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej... Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Dobra, więc wchodzimy. Specy niech se tu zostaną. A ja się chcę... O, nie chciałem tej apteczki użyć. Dobra, jak się tutaj dostać, chłopaki, nie powiedzcie jeszcze. Może jakoś bokiem spróbujemy. Tu coś widzę i to jest chyba w miarę dobry strzał, tak mi się wydaje. No, ale ty musisz się wspiąć na górę, Aiden, a nie... Czemu ty wchodzisz na bok, kiedy ja chcę, żebyś ty szedł do góry, o. Widzisz? Dało się. Dobra, jesteśmy tu. Wow. Dobra, udało się wejść, świetnie. Jestem. Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Stacja elektryczna. To jeden z rodzajów obiektów występujących w mieście. Gdy zostanie ukończona, możesz przypisać ją jednej z frakcji i zmienić podział miasta. Aby aktywować stację elektryczną, musisz naprawić zepsute połączenia pomiędzy generatorami. Najpierw znajdź działający generator, zielone światło, a następnie podłącz go do jednego z zepsutych, czerwone światło. Działająca stacja elektryczna zasila różne obiekty w strefie, w której znajdują się takie jak skrzynki elektryczne i oświetlenie witryn sklepowych. Dobra. Czyli rozumiem, taka quasi minigierka. Musimy się rozejrzeć. Na dole już widzę zieloną podstację. Tutaj widzę, że mamy dwójeczkę. Tam mamy jedynkę i trójkę.
A dwójka jest, moi drodzy... Pojemnik z inhibitorami w obliżu. Tutaj. No powiem wam, że trochę kabla trzeba będzie przeciągnąć, aby się tam dostać. Wymaga oczywiście kombinowania. Dobra. Mamy 30 metrów kabla i w ten sposób widzę, że raczej się to nie uda. Idzie dotąd, więc robimy inaczej, żeby to podłączyć. Tutaj widzę linkę. Pojemnik z inhibitorami. A, w ten sposób też nie pójdzie, okej. A, bo tu się nam zaczepiło. Ej, kabelku, czekaj. Synek, daj mnie to, ja to naprawię. Dobra, i teraz idziemy tu. I udało się, świetnie. Pierwszy włączyliśmy. I trzeba po prostu użyć głowy trochę i w ten sposób to podłączać. Zobaczmy, co jeszcze jest po tej stronie. Pojemnik z inhibitorami w obliżu. Nie widzę nic ciekawego, szczerze mówiąc, więc zejdźmy sobie na dół. Zgłoś się. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SP-ków. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? SP-cy bywają w porządku, ale nie pomagają z dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami? Ktoś musi stanąć po ich stronie. A jeśli nie my, to kto? Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. Co? U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz? Ta twoja rywalizacja. No tu Lawan się z nami skontaktowała. W sprawie tutaj wyboru ponownie frakcji. To nie jest żaden spoiler, bo wytwion to pisało, że będziemy przypisywać tutaj różnym frakcjom. Ej, no dobra, wszystko fajnie, ale co mi dało przejście tędy? Czy to jest tak po prostu? Tak. Będziemy przypisywać te podstacje różnym frakcjom i w ten sposób decydować o tym, która frakcja ewentualnie dostanie prąd. A zamknięto od drugiej strony. I rozumiem, że jakoś te drzwi muszę otworzyć, bo inaczej... Bo inaczej nie dam rady podciągnąć aż do tej trójki. Bo to jest aż tu, a trójeczka jest na dole. Czy tutaj jest jakieś ewentualnie przejście górą? Nie widzę. Dobra, jak się tam dostać? To jest zasadnicze pytanie. Albo ile ten kabel ma metrów? O. 30, no to jedyna opcja, jaką widzę, to dostać się jakoś tam. O, patrzcie. Dobra, pójdź ten przewód, Aiden. Tu mamy przejście. Gdzie czegoś takiego szukałem. Dostać się tam, otworzyć kabel i jakoś to przyciągnąć. Ale 30 metrów to jest naprawdę niewiele. I szczerze mówiąc... Dobra, nie powtarzaj się, głupia babo, ty. Women. Wiem, że jest pojemnik. Zbiorę go sobie, jak skończę tutaj robić z elektrycznością. I to ja się trzaskałem, czy coś się trzaskało? Słyszałem niepokojące dźwięki w tle. Nie podoba mi się to ani trochę. Dobra, jesteśmy. Mamy zamek trudny, oczywiście otwieramy. Jakkolwiek z
surowce są nam niezbędne, jak na moje. Szczególnie w sytuacji, kiedy mamy ich tak mało, a patrzcie ile to jest w ogóle przeciwników. Jak... A, szlak, jak te wirale się... się na nas rzuciły tam. To była jakaś masakra. A zawsze jakieś rzeczy tu znajdziemy. Co prawda akurat były to cenne przedmioty. Znaczy cenne dla ludzi, nie cenne dla mnie, bo pieniędzy mają pod dostatkiem. No dobra, fajnie i udało mi się to otworzyć. Co mi to dało? Czy tu jest jakieś wyjście dachem? Niespecjalnie z tego co widzę. Jak to zrobić, kurde Bela? No bo fajnie, że to otworzyłem, bardzo mnie to cieszy, ale... Ale jak ja mam podciągnąć ten przewód tutaj do trójki? Tu nie ma żadnej dziury, jak rozumiem, żebym to sobie przeciągnął. Szczerze jestem trochę w kropce, bo nie mam pojęcia, jak przeciągnę ten ostatni przewód. No ten to odpada. A jakbym go podłączył do jedynki? W sensie bardziej jest kwestia, czy ja mogę tak zrobić, to mi... Nie, on musi iść bezpośrednio do swojej podstacji. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. To jest aż tutaj. Albo windą go przeciągnąć. Jakbym chciał go windą przeciągnąć, to jak to wyjdzie? To może się udać? I super, udało się! Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Chyba wypada podziękować. Dobra, tu jeszcze coś mamy. Rzeczywiście bierzemy. I zaraz włączymy. Młotostrzał. Co to jest za ustrojstwo jakieś? Zobaczmy. 40 obrażeń. Nie potrzeba amunicji, żeby rozwalić komuś łeb. Pistolet... Broń jednoręczna. Pistolet połączony z młotkiem. Fair. Ciekawe. Oddaj mi to w takiej kolejności, jak to było wcześniej. Nasz kij się niedługo rozpadnie. Tak mi go szkoda. No ale... Cóż, no, trzeba te bronie zmieniać, a z tym kijem chodzę już naprawdę bardzo, bardzo długo. Dobra, gdzie ty mi się spinasz, chłopie? Co ty robisz? Tam się włącza prąd, ale ja bym chciał jeszcze spróbować dostać się jakoś na górę. O, szlak, braknie mi energii. Ale to jest patent. Dobry patent. Od tamtej strony przechodzimy. Zobaczcie, ja to wszystko rozkminiłem. I jesteśmy w miejscu ze znajdźkami. Chciałbym je jednak pozbierać, nim włączymy elektryczność, bo
domyślam się, że pojawi się cutscenka i nie wiem, czy później te rzeczy tutaj będą, a no jest ich tu trochę i są tak naprawdę niepilnowane, więc niezebranie ich byłoby głupotą i ignorancją i potem bym jęczał, że bo nie mam rzeczy, żeby robić modyfikacje, no. To jest właśnie taki paradoks graczy, że jak na przykład w Dark Soulsy ludzie jechali, że ta gra jest niejasna. Jest jasna, wystarczy słuchać dialogów i tego, co ci postacie mówią, zbierać skarby i być ostrożnym. I gra jest całkiem znośna, jeżeli chodzi o poziom trudności. Dobra, jeden poziom w dół sobie zejdziemy w takim razie. Tylko, że ja bym chciał z tej drabiny skorzystać. Dobra, udało się. Jesteśmy w stanie sobie tu otworzyć przejście, więc fajnie. Tam mamy zejście jeszcze bardziej w dół, ale mi zależy, żeby być akurat na tym konkretnym piętrze. A nie, czekajcie. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Ten pojemnik jest jedno piętro wyżej. Wracaj na górę, Aiden. Czyli tu byśmy zaodblokowali przejście, żeby nie musieć po tej linie skakać cały czas. Nasz pojemnik znajduje się tam. To jak tam wejść? To jest dobre pytanie. Ło, szlak. Nie to miałem na myśli. Tu jest okienko i tu się możemy dostać. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Bo ta baba mi nie da spokoju, jeżeli ja zaraz tych inhibitorów nie zbiorę. No fuck. Może nie z tej liny powinienem skakać. Tylko z tego mostku. Pojemnik z inhibitorami. Albo przejść tędy jak człowiek i nie być debilem na przykład. Nie? Tylko gdzie ten pojemnik? On jest wyżej o jedno. Ja tu przecież byłem. Boże święty. On jest tu, pomiędzy piętrami. Tu jest zamknięte, czyli muszę... Muszę przejść tędy. No. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Czy tamtędy nie przejdę? Zablokowano od środka. Czekajcie. Czy jest tu jakieś okienko otwarte ewentualnie? No ja nie widzę, żeby jakieś było. Czy tu jest jakieś przejście na dół? Również takowego nie widzę. No ja już wam powiem, głupieje w tym momencie. Ewentualnie z drabiny dostać się na jakieś półpiętro. Nie, bo to nam pozwoli zejść tylko na dół. Dobra, wiecie, strać to na razie. Nie mam pojęcia, jak tam wejść. Idziemy włączyć podstację. Starałem się, nie wyszło. Szkoda czasu. Naprawdę? Dobra, nie mam pytań. Wyciąłbym to, ale nie. Jezu, ale grubym trzeba być, nie? Tu jest w ogóle coś zbugowane. A nie, tak się
Rozumiem, okej. Dobry ten odcinek dzisiejszy. Dajcie łapkę w górę, dajcie. Mamy artykuł z gazety, jako przedmiot kolekcjonerski. Proszę bardzo, jakby kogoś interesowało, może sobie zapauzować i przeczytać. A skoro cały łup zniknie, to upewnijmy się, że nic tu nie zostanie. Zrobiłem jakiś kontrakt i dostałem punkty, ciekawe. To musiało wejść w tej ostatniej aktualizacji, która była. Dwa inhibitory. Bluza z kapturem dla strzelca. To nas nie interesuje chyba. No, nie bardzo. A ja chciałem... Co ja chciałem? W umiejętności wejść... Aha, czyli rozwinęliśmy się przecież ostatnio. Dwa inhibitory nam nic nie dadzą. Więc odpalmy tą podstację w końcu. I zobaczmy, co nam daje. Tu nam daje standardowo pułapki UV do biegania w nocy. A tutaj nam daje poduszki powietrzne. Natychmiastowo przeskakuj nad wysokimi murami, korzystając z poduszek powietrznych. Ej, to brzmi fajnie. A jednak chcę ich w ocaleńców, więc też oni dostaną tą podstację. Udawaj zdziwionej. Tylko się z tobą droczę. Spotkajmy się w kantynie. Może zaczyna się dla nas piękny rozdział. Nie wiem, kto włączył zasilanie. No i elegancko. Bezpieczna strefa odblokowana i też ta część lokacji jest teraz... Dobra, weźmy wicy lornetki. I chciałbym się rozwinąć, skoro mogę, tak, mam taką możliwość. Szybka wspinaczka. Poruszę się szybciej po krawędziach. Ciekawe. Skocz natychmiast po wykonywaniu aktywnego lądowania. Bez szału. Dalekie skoki. To jest też fajne. Zwiększę poruszanie się, przedzieranie przez przeszkody. Też spoko. To mnie jakoś nie jara, szybkie bieganie. To jest też ciekawe. Bieganie po ścianach. Może szybką wspinaczkę weźmiemy jednak. Myślę, że to będzie spoko. I nam się przyda jakkolwiek. Dobra, i musimy się dostać do Lawan w tym momencie. 400 metrów. Ale podróżowanie będzie tutaj dużo łatwiejsze. Ja bym chciał tu wylądować. I mamy tu ocaleńców, mamy handlarza. Jezu, ale tu jest głośno, masakra. Apteczek nie potrzebujemy. Sprzedamy ci cenne przedmioty. Świetnie, to się dobrze sprzedaje. Mamy prawie 20 tysięcy kasy, nie? Tej waluty starego świata. Co my tu mamy? Deska, sprzedajemy. To po prostu muszę mieć. Sprzedajemy. To ma 40, 42, 43, 43. Te 42 sprzedajemy. To też wyjazd z baru, to tak samo. 30, bez nadzieja. 40 niech zostanie. No może coś takiego w tym momencie. To była przyjemna wizyta. Na pięciu flaszka to tyle, co nic. Zobaczmy, mamy tutaj rzemieślnika. Jestem gotowy. Co my tu mamy? Granat samoróbka, schemat. Kupmy sobie, myślę, że się przyda. Uwielbiają. Wspomagacze mnie nie bardzo interesują. Amunicja. Schematy. Toksyczne strzały i zainfekowane. Kupmy. Forma i funkcjonalność. Co my tu mamy? Oczywiście. O, zasoby, panie, sprzedawaj mi to wszystko. Konkretny wybór. Halo, ja chcę kupić wszystkie, nie po połowie. Dawaj mi wszystkie zasoby. Stać nas. Wydajemy pieniądze. I teraz tak. Co możemy ulepszyć? Paralotnie możemy ulepszyć. Zwiększa zwrotność i zasięg oraz dodaje zdolność nabierania wysokości powietrza.
Kosztuje to tysiaka i dwa sprzęty wojskowe. Why not? To robimy. Akurat uwielbiam. I co my chcemy sobie ulepszyć? Apteczki na wyższy dobrze, poziom będą spoko. Co tu jeszcze jest? Czy to coś mi jeszcze stać? Takiego, co mnie interesuje, nie bardzo. Może granat zróbmy sobie na drugi Zajebiście. Poziom jeszcze. Wróć kiedy tylko zechcę. Na pewno mam coś, co ci się przyda. Zbieraj schematy broni, wykonując zadania. Eksploruj miasto i biorąc udział w wydarzeniach społecznych. Ej, tego nie było. To jest coś nowego. Możemy tworzyć sami broń. Ej, super. Tego na pewno nie było. Kiedy grałem po raz pierwszy w gierkę, nie mieliśmy takich opcji. Dobra, to niech zostanie. Buty, czy mamy jakieś lepsze buty? Średnio. Karwasze zostają te, które mam. Koszula to samo. Rękawice to samo. I morda to samo. Chociaż... Nie, zostaje. Żeby poszukać mieszkania. Dobra, to ja pobiegnę sobie do Lawan. Ale czekajcie, ja chcę stąd wyjść, bo to jest tak głośno, że naprawdę nie idzie. A ja bym się chciał ładnie z wami pożegnać. No, tu jest już cicho, więc dzięki moi drodzy za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Było trochę zamieszania, ale było też trochę akcji. Było ciekawie. Więc jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, wyczekujcie kolejnych materiałów z mojej strony, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić niczego nowego i trzymajcie się kochani, widzimy się już niedługo, hejka, piona!